Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Dzisiaj po raz kolejny zawitaliśmy do klubu podróżników Keja, żeby zabrać Państwa na Bliski Wschód, a konkretnie do Izraela. Jak zapewne Państwo wiedzą, jest on położony w zachodniej Azji, na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Izrael ma niepowtarzalny klimat, kulturę, historię i o tym wszystkim będziemy rozmawiać z moim dzisiejszym gościem, o tym, co warto zobaczyć w Izraelu, ale i jak tam się wybrać, żeby nie zbankrutować, biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację. Ze mną Krzysztof Krygier, witam Cię serdecznie. Witam wszystkich. Powiedz mi, Krzysztof, jak to jest z tym Izraelem, bo słyszałam takie powiedzenie i myślę, że ono się sprawdza, że Haifa pracuje, Jerozolima się modli, a Tel Awiw bawi. Czy to prawda? Jest to poniekąd prawda. Ale właściwie dla nas turystów najważniejsze, żeby zobaczyć rzeczywiście te trzy kraje, te trzy miasta, bo po prostu są one od siebie zupełnie różne, ale też po prostu bardzo ciekawe i tutaj nie dokonałbym wyboru, które jest najciekawsze. Czyli po prostu robimy taki podział, ale odwiedzamy i nastawiamy się, żeby zobaczyć jak najwięcej. Powiedz mi, jaki czas jest taki optymalny, żeby się tam wybrać? Ile czasu potrzebujemy, żeby dobrze poczuć Izrael, wiesz, zwiedzić, no ale też, żeby nie zbankrutować? Najlepszym czasem jest nasza wiosna, to jest marzec, kwiecień, maj także jest jeszcze piękny w Izraelu i nasza jesień, polska jesień, czyli końcówka września, październik, listopad to są piękny czas. Wiadomo także, jest to kraj, który po prostu ma bardzo dużo turystów przyjeżdża tam podczas świąt naszych wielkanocnych i świąt Bożego Narodzenia, ale jeżeli chodzi tutaj o aspekt pogodowy, no to zdecydowanie święta Wielkanocy to jest ten moment, kiedy jest najlepsza pogoda, jest wielki tydzień wtedy i to jest najlepszy czas, który zdecydowanie wtedy polecam, tylko że będzie się wiązał wtedy z wyższymi cenami. I tutaj trzeba wiedzieć po prostu, w jaki sposób podróżować, żeby te ceny po prostu móc obniżyć w jakiś sposób. No to może najpierw przejdźmy do tego, co warto zobaczyć. Co warto zobaczyć, będąc w Izraelu, a potem spytamy o ten wariant ekonomiczny. Polecam oczywiście, tak jak na początku, Tel Awiw, Haifa, Jerozolima. Zdecydowanie te trzy miasta, żadnego bym nie odpuszczał. No chyba, że ktoś ma bardzo mało czasu, ale polecałbym zobaczyć, jeżeli ktoś chciałby naprawdę zobaczyć cały Izrael, to te trzy miasta są obowiązkowe. Do tego oczywiście Galilea, miejsce, gdzie się znajduje Kafarnaum, miejsce, gdzie najwięcej było cudów Jezusa, Nazaret, to też jest północny Izrael, Akka, miasto z twierdzą Templariuszy, także z tunelem Templariuszy położony nad Morzem Śródziemnym, do tego Morze Martwe oczywiście, czyli poruszałbym się w tym trójkącie między Haifą, Tel Awiwem a Jerozolimą z wyskokiem do Galilei, do Akki, bazując w Haifie, a jeżeli już się jest w okolicach Jerozolimy, to wtedy pokusiłbym się o wycieczkę na zachodni brzeg, do Jerycha, do Betlejem, do Nadmorze Martwe. To jest piękne miejsce także, żeby tam odpocząć również, bo trzeba też nadmienić, że można odpocząć w Izraelu nad Morzem Śródziemnym, nad Morzem Martwym, jak i również nad Morzem Czerwonym. Czyli można na przykład zdecydować się na taką opcję, wiesz, tydzień zwiedzania i tydzień wypoczynku. Zdecydowanie tak. I tutaj przechodząc też do aspektu, czego nie wolno ominąć, też jakby mówiąc, czego nie wolno ominąć, to w Jerozolimie tak naprawdę nie powinno się ominąć samego centrum oczywiście, które jest niesamowite, ale także dwóch ważnych muzeów obok centrum Jerozolimy, to jest właśnie Muzeum Yad Vashem oczywiście i Muzeum Izraela. Troszeczkę mniej znane, ale też bardzo, bardzo ciekawe. W Tel Awiwie jest Muzeum Sztuki, które też koniecznie warto odwiedzić. Oczywiście Jaffe jako dzielnicę Tel Awiwu. A w Haifie jako takie miejsce, które koniecznie też trzeba odwiedzić, to są ogrody bahaistyczne. Czyli to jest takie must see. Tak, to jest must see. No to teraz, tak jak opowiadasz, to wydaje mi się, że jest tego bardzo dużo. No i teraz, żeby to zmieścić w czasie, no i w naszym budżecie, czyli właśnie jak to zaplanować. Czy ty jako podróżnik wcześniej decydujesz się na przykład, nie wiem, zakupienie biletu, czy ty wyjeżdżasz na własną rękę, czy korzystasz z biur podróży? Jak to wychodzi taniej? Niestety dzisiaj jest tak, że biura podróży są dosyć drogie i rzeczywiście nawet wyjazd do Izraela, który jest relatywnie blisko, bo to są 3 godziny lotu, jest to wyjazd drogi.
z biurem podróży. Dlatego decyduję się wyjeżdżać samemu, bo indywidualnie organizuję taką podróż. I tak jak też nadmieniłeś, oczywiście zakup wcześniejszy, wcześniejsze zaplanowanie podróży, wcześniejszy zakup biletu, wcześniejsze znalezienie noclegów, które jeszcze nie są wykupione do tego czasu, czyli wszystko, co jest wcześniej, zdecydowanie obniża te ceny. Powiedziałbym wcześniej, to jest tak naprawdę między 4 miesiące a 6 miesięcy. To jest ten aspekt, który jest, o którym mówię wcześniej. Decydując się na wyjazd z biurem podróży, również 4-6 miesięcy wcześniej robimy zaliczkę, więc dlatego nie jest to jakiś blokujący punkt, żeby pojechać indywidualnie 4-6 miesięcy wcześniej, ustalić, co chcemy zobaczyć, gdzie nocować, bo naprawdę jest wtedy większy wybór noclegów, bo nie są one pozajmowane, są tańsze loty i można też więcej czasu poświęcić na życie tą wycieczką, która będzie za te 4-6 miesięcy i już nią żyjemy tak naprawdę jeszcze nie wyjeżdżając, bo się przygotowujemy do tego, żyjemy przed wyjazdem, podczas wyjazdu i po tym wyjeździe tą wycieczką. A jak ty długo się przygotowujesz? Bo tak jak wspomniałeś, faktycznie wyjazd takim biurem podróży to jest już wszystko podane na tacy. No płacimy konkretną cenę, ale za to mamy już te wszystkie miejsca, o których wspomniałeś. Jak się domyślam, mamy to już w pakiecie, a tutaj musimy główkować, musimy to wszystko zaplanować. To prawda, zdecydowanie masz rację. Są wszystkie te punkty w pakiecie, ale jest to robione po prostu bardzo po łebkach, mogę powiedzieć. Wszystkie wycieczki, bo także brałem pod uwagę wyjazd z biurem podróży, nie patrząc jeszcze na aspekt cenowy, po prostu patrzyłem, jak wygląda konkurencja, można powiedzieć, do indywidualnego wyjazdu. I zobaczyłem, że wszystkie wyjazdy to tak naprawdę 8 dni, gdzie pierwszy i ostatni dzień należy przeznaczyć na podróż. Tak biuro podróży, można powiedzieć, przygotowuje ten wyjazd. Tak, a jeszcze wejdę ci w słowo, zazwyczaj jest tak, że to biuro podróży tak ten nasz lot ustawiasz tak naprawdę najkrócej. To jest 8, ale tak naprawdę 6 na miejscu. Tak, naprawdę 6, tak. I tutaj przechodzimy. Ja podróżowałem 11 dni i to było naprawdę 11 dni. Przylot był o 7 rano, a odlot był o 22. Więc spędziłem 11 po prostu pełnych dni w Izraelu. Więc tak, turyści zobaczą, można powiedzieć, z biurem podróży prawie że wszystko, ale poświęcą znacznie mniej czasu, wydadzą oczywiście znacznie też więcej pieniędzy, bo to jest dla przykładu Akka, którą ja polecam dzisiaj również na naszej prelekcji, którą prowadzę moim widzom, moim słuchaczom. Polecam Akkę na całodniową wycieczkę. Dla biura podróży to jest wycieczka, gdzie jest Cezarea, Haifa, Akka i dojazd do Nazaretu. Czyli Akka to jest 2-3 godzin, jak dobrze pójdzie, łącznie z czasem wliczonym na obiad. To nie jest poczucie miasta, nie da się poczuć tego miasta. Oczywiście jeden dzień to także mało, ale po prostu wtedy sami decydujemy, czy wchodzimy do wszystkich muzeów, czy wchodzimy do 3 muzeów, bo to jest bilet na 5 muzeów. Jerozolima to jest jeden pełny dzień, czasem półtora pełnego dnia. Są osoby, które chciałyby się skupić na aspekcie także religijnym. Jerozolima wtedy 3 pełne dni, a nawet 4 pełne dni to obowiązek. Do tego odpoczynek. Biura podróży odpoczynek najczęściej oferują w Eliacie. Eliat to jest kurort nad Morzem Czerwonym na samym południu Izraela, który tak naprawdę to jest jedna z najbrzydszych części Morza Czerwonego. Sharm el-Sheikh jest dużo piękniejszy w Egipcie, czy Hurghada, czy Marsa Alam. Akurat Morze Czerwone to bardziej Egipt. A bardzo długo trwa dojazd do Eliatu, bo to jest praktycznie połowa kraju, całą połowę kraju trzeba przejechać. To jest około 400-500 kilometrów i dojazd zajmuje około 5, 6, 7 nawet godzin. To jest bardzo długi czas przejazdu. A Morze Śródziemne jest zaraz przy Tel Awiwie. Czemu nie podjechać kawałek dalej obok Tel Awiwu i odpocząć 2-3 dni? Potem odpocząć nad Morzem Martwym 2-3 dni. Wtedy turysta sam sobie dobiera po prostu, gdzie chce być, jak dużo czasu spędzić i po prostu co zobaczyć. No to powiedz teraz na temat samego noclegu. Czy to jest tak, że ty zawsze w tym samym miejscu decydujesz się na nocleg, czy to jest tak, że na przykład właśnie 3 dni tu, 3 dni tu, 3 dni tu, tak żeby być w tych wszystkich miejscach i żeby móc doświadczyć jak najwięcej? No powiem, to jest świetne pytanie, bo rzeczywiście podróżnik powinien tutaj się zastanowić i wziąć dwa pozytywy z tych dwóch różnych od siebie zupełnie dróg, czyli starać się jak najmniej zmieniać miejsce, żeby po prostu to było wygodne również, ale zmieniać to miejsce na tyle, żeby też czas dojazdu nie był zbyt długi. Czyli mnie się udało zobaczyć Izrael z dwóch noclegów. Jedno na północy, przy Hajfie, drugi nocleg w okolicach Jerozolimy, ale już po stronie zachodniego brzegu. I naprawdę czas dojazdu nie przekraczał godziny w jedną stronę z każdego tego miejsca. Z Hajfy dojazd do Tel Awiwu szybkim pociągiem godzina, z Hajfy do Galilei godzina, z Hajfy do Akki 25 minut, z Hajfy do Nazaretu 40 minut, cała północ z Hajfy, a z Jerozolimy tak samo, bo to był Betlejem. Z Betlejem do Jerozolimy 30, 25, 30
30 minut do Jerycha, około godziny. Nie przekraczałem godziny, odpuściłem sobie tylko południe, czyli Eliat. Ale resztę można naprawdę z dwóch noclegów tutaj zobaczyć, a wiem, że to jest bardzo wygodne dla ludzi, bo ludzie lubią zobaczyć kraj, będąc w dwóch miejscach, w trzech miejscach maksimum, niekoniecznie codziennie się przenosić, bo mówią, że turyści indywidualni non-stop się przenoszą, non-stop na plecakach, na walizkach, tak. No nie trzeba tak, niekoniecznie tak trzeba. Naprawdę częściej, jak przeczytacie Państwo, nasi widzowie, jak zobaczą, jak wygląda biuro podróży, jak wygląda wyjazd do Izraela, to częściej się biuro podróży przenosi po Izraelu niż tak naprawdę da się zobaczyć Izrael. Można naprawdę z dwoma noclegami, chyba że jeszcze może czerwone to trzeci nocleg, można zobaczyć Izrael w tych bazując w trzech miejscach. No jak tak Ciebie słucham, to Ty po prostu jesteś bardzo dobrze przygotowany i właściwie sam mógłbyś stworzyć swoje biuro podróży, które byłoby taką alternatywą do tych takich wielkich wypraw. No ale chciałam Cię zapytać też o takie kwestie, które są bardzo ważne dla osoby, która wcześniej w Izraelu nie była. Jak powinna się, wiesz, przygotować? Już powiedzmy ma ten bilet, ma te noclegi, ale też tak, no to jest zupełnie inna kultura, prawda? Kwestia wizy, wiesz, takie rzeczy, które, no być może nie są naszym telewidzom znane. Jasne. Po pierwsze, warto, jak się już człowiek zaopatrzy w bilet lotniczy, nie musi się przejmować wizą. Wiza do Izraela akurat nie jest potrzebna, gdzie akurat do Egiptu jest potrzebna, ale to jest możliwe do uzyskania na lotnisku. Do Izraela ona nie jest potrzebna, w celach turystycznych ona nie jest potrzebna. To znacząco usprawnia ten czas, no bo rzeczywiście to są papierologie, które tutaj nie są niezbędne. To na to. Co jeszcze polecam? No zdecydowanie to tak, że tutaj na prelekcji w Kajapa mówię o tym. Polecam przeczytanie książek o Izraelu. Dwóch, trzech książek, które po prostu przybliżą nam kulturę Izraela. Na przykład Izrael nie frunie. Świetna książka, która przybliża kulturę tych właśnie pomiędzy Arabami a Żydami. Przybliża nam to, żeby po prostu zrozumieć, jedna strona i druga ma rację i jedna i druga strona jest w trudnej sytuacji, ale tak naprawdę pokazuje nam to, że jedni i drudzy chcą tak naprawdę pokoju, który tam po prostu może się niedługo znaleźć, jeżeli po prostu ludzie będą wiedzieli, jak ze sobą po prostu żyć i tworzyć ten piękny kraj. To jest druga rzecz, czyli przeczytanie książek, które są niezbędne przed takim wyjazdem, naprawdę to polecam. Mało turystów to robi, a to naprawdę, naprawdę polecam. Do tego już wcześniej wypożyczenie przewodnika. Też polecam taki przewodnik, który jest biblijnym przewodnikiem. Warto wyszukać sobie biblijny przewodnik, bo dużo osób także podróżuje do Izraela, szukając śladów naszej wiary chrześcijańskiej. I tam są po prostu miejsca, które również pokazują, co się tam wydarzyło, nie tylko jakby od strony turystycznej, ale także po prostu jakie czytanie z Pisma Świętego tam do tego miejsca jest konkretnie przywiązane. To jest bardzo też ciekawe. Czyli to jest przygoda. Obejrzenie jakichś filmów o Izraelu na YouTubie, takich, którzy turyści jacyś się wybrali do Izraela i podróżują, ale także filmów z Izraelem w roli głównej można być, czyli takich, które dzieją się konkretnie w Izraelu, bo też można zobaczyć świetnie tę kulturę. Dlatego polecam właśnie 4-6 miesięcy wcześniej, żeby zacząć przygotować się do tego wyjazdu, właśnie też od tej strony kulturalnej można powiedzieć, czyli żeby po prostu oglądać jakiś film poświęcony Izraelowi, przeczytać książki i wtedy po prostu się tam przyjeżdża i mówi, okej, ja już to czytałem i ja to widzę i ja to troszeczkę inaczej odbieram lub tak samo to odbieram i to jest niesamowite, bo... Ja już wiem, jak się zachować, prawda? Ja już też wiem, jak się zachować, bo to jest też troszeczkę inna kultura. To też ważne, żeby nadmienić. Izrael jest na tyle niesamowitym krajem, że to jest kraj, który składa się z wielu różnych narodowości żydowskiej, ale pochodzących z różnych krajów. Od Etiopii, zupełnie innej kulturowo, przez Rosję, gdzie była Alija do Izraela, zupełnie też innej kulturowo, przez Szkocję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i ci ludzie stworzyli ze sobą taką niesamowitą mieszankę państwa żydowskiego, bo to jest państwo wyznaniowe, ale po prostu potrafili stworzyć na bazie również swojej religii, często, że to jest państwo wyznaniowe, taką niesamowitą mieszankę, że oni tam ze sobą dobrze po prostu żyją. Muszę zapytać jeszcze o kwestie, o które wiem, że ludzie często pytają, którzy wybierają się do Izraela, kwestie bezpieczeństwa. Jak jest? Jest bezpiecznie? Jest, można powiedzieć, jest bardzo bezpiecznie. Bo to jest troszeczkę tak, troszeczkę jak z atakami rekinów, których akurat spokojnie nie ma w Izraelu. Są w Egipcie, tak? Są rekiny. Żyliśmy całą jesień tym, że były dwa ataki rekinów. Dwa lub trzy ataki rekinów. Ale to jest namiastka, tak? Ludzie, 2-3 miliony ludzi spędza czas nad Morzem Czerwonym w Egipcie, w Australii surfuje. Te ataki się bardzo rzadko zdarzają. Teraz przechodząc do bezpieczeństwa w Izraelu. Tam mówi się raczej o zamachach terrorystycznych, tak? Że to jest ta zmora. Ale można też przeczytać o tym, że to się zdarza po prostu bardzo rzadko, że porównując do wypadków drogowych, niestety na polskich drogach, których jest bardzo dużo,
to ja jestem z Wrocławia, muszę teraz wrócić do Wrocławia, więc bardziej bym powinienem się tego obawiać, niż powrotu do Izraela na kolejny tydzień. Rozumiem, czyli jakby odpowiedziałeś na to pytanie. Na sam koniec muszę o to zapytać, bo często pytam o to podróżników, turystów. Sama zawsze lubię kosztować ichniejszych specjałów. Jaka jest kuchnia izraelska? Jest niesamowita, bo jest też dosyć tania. Jest dosyć tania też zarazem, ale po prostu też bardzo różnorodna, bo tak jak mówiłem wcześniej, Izraelici stworzyli swój kraj, przyjeżdżając z różnych części, zupełnie odległych od siebie, więc będzie tam też kuchnia, którą znamy tutaj z kuchni żydowskiej, którą można spróbować w wielu restauracjach dobrych na Kazimierzu, już się przygotować, ale to nie jest jeszcze ta kuchnia, która tylko tam będzie. Tam będzie taka kuchnia, też będzie arabska kuchnia, czyli bo bardzo dużo Żydów pochodzi również z Jemenu, z Maroka, z północy Algierii. Przybyli do Izraela, przywożąc swoje specjały, takie można powiedzieć troszeczkę kuchni arabskiej, czyli oczywiście też będą falafele bardzo popularne. To jest normalnie nazywane, oczywiście kłócą się między Liban, mówi, że to falafel jest od nich, Jordania, że od nich, Izrael, że od nich, ale to tak naprawdę jest również bardzo popularne. Oczywiście hummus, najlepszy hummus, jaki można zjeść, to właśnie w Izraelu. I najciekawsze jest to, że też on jest niesamowicie tani, ten hummus. Naprawdę. Takie danie kosztuje około 20 zł, a jest tak przepyszny, że po prostu można po prostu wpaść tam, zjeść taki hummus i potem resztę dnia jest się niesionym po prostu takim bardzo lekkim jedzeniem, które po prostu jest niedostępne u nas w Polsce. To też jest właśnie hummus. Także sefardyjscy Żydzi, którzy przybyli z Hiszpanii, to jest XV-XVI wiek, to jest zupełnie też inny typ żywienia. Także bardzo ciekawa nawet właśnie ta żywność, także owoce morza, które bardzo właśnie przybyły właśnie z sefardyjskimi Żydami, bo też właśnie Izrael też ma bardzo dużo owoców morza, więc to też jest jakby... Więc trudno powiedzieć, co to jest, jak u nas są pierogi, tak? To jest tradycyjna kuchnia, czy kole schabowe, czy gołąbki. Ta kuchnia po prostu jest różnorodna, tak ją można określić. Różnorodna, tak, bo po prostu przybyli ci Żydzi z różnych krajów, przynosząc ze sobą zupełnie odmienną kuchnię i to po prostu tworzy tam niesamowitą mieszankę, która jest również tym obcowaniem z tym krajem. Dwa miasta góry, tak? Tel Awiw i Jerozolima. Na tym zdjęciu, to jest akurat ciekawe, bo po lewej stronie tutaj widać Jerozolimę, po prawej stronie widać Tel Awiw i udało mi się uchwycić dosyć podobny wygląd urbanistyczny, który pokazuje tak naprawdę prawdziwą duszę jednego i drugiego miasta. Po lewej patrimonialna, dostojna Jerozolima z flagą, także z Gwiazdą Dawida i taka po prostu bardzo stolica i taka, która po prostu jest dosyć dumnym miastem, bardzo też ortodoksyjnym, bo są dzielnice bardzo ortodoksyjne, Mea Sharim na przykład w Jerozolimie. A drugie zdjęcie to jest kolejna także podobna uliczka, tylko że w Tel Awiwie z flagą LGBT, flagą wolnościową, tęczową i pokazuje także tą stronę, że Tel Awiw jest dużo bardziej otwartym miastem. No i po prostu osoby, które chcą być otwarte najczęściej mieszkają w Tel Awiwie, a osoby bardziej zamknięte mieszkają w Jerozolimie. I to pokazuje, że w jednym kraju znajdują się dwa zupełnie różne miasta i to daje wybór tym ludziom, że jedni jadą do jednego miasta, drudzy do drugiego. Jest tam po prostu ten wybór i wszystko mieści się w jednym kraju. Teraz poruszamy się na północ, jesteśmy już praktycznie przy granicy z Libanem. To jest jakieś 50-60 km od Libanu, bo to jest bardzo malutki kraj, Izrael. I tak samo tutaj przemieściliśmy się na północ, jesteśmy już praktycznie przy Libanie, przy końcu Izraela. I tutaj jest jeden wielki klejnot, czyli właśnie ogrody bahaistyczne, które są widoczne na zdjęciu. Najciekawsza informacja to także tutaj możliwości zwiedzania z przewodnikiem po angielsku. Około godziny, półtorej godziny spaceru z przewodnikiem. Trzeba się zapisać na stronie wcześniej, warto o tym pamiętać. I pokazują naprawdę całe promenady, całe te ogrody bahaistyczne od dołu do góry, które są na liście UNESCO. To jest piękne dzieło, można powiedzieć, religii bahaistycznej, jedyne, najważniejsze na świecie. Ta religia wywodzi się z Persji, tam Bab dostał objawienia. On nie bojkotuje, można powiedzieć, żadnego z proroków. Uważa, że Jezus, Mahomet, Budda, wszyscy oni mieli poniekąd rację, że jest jeden Bóg i tak naprawdę nie powinniśmy sobie dla żadnej religii zawłaszczać Boga. I on jako Bab uważa, że jest kolejnym takim prorokiem i nawiązuje do tego, że wszystkie religie tak naprawdę mogą mieć rację, albo mówi, że po prostu mają rację i warto brać mądre rzeczy z każdej religii. I tutaj jest ich święte miejsce, czyli ogrody, bardzo dobrze zachowane, można tutaj zobaczyć. Tak wyglądają od dołu. To jest Izrael, to jest
To jest lato w Izraelu, a ogrody są po prostu pięknie zachowane, niesamowicie zielone, bo tam po prostu jest tak jak w Alhambrze w Hiszpanii, jest wszędzie woda. Woda jest bardzo ważna dla bahaistów. I one są po prostu non-stop podlewane i jest obiekt zamknięty, to jest też ciekawe od strony ekologicznej, po prostu jest obiekt zamknięty i cały czas ta woda, która użyźnia te rośliny, wraca na górę i znowu kontynuuje obiekt zamknięty.